Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale po krótkiej przerwie urodzinowej. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie życzenia na Instagramie. Do zapamiętania 14 sierpnia. Chwilę mnie tutaj nie było, ale wracam do Was z kolejnym wideo z serii Wszystko co wiem. To jest taka seria, którą rozpoczęłam na początku roku i dzielę się w niej swoją wiedzą, jak nazwa może sugerować, i doświadczeniem w sumie z przeróżnych dziedzin i tematów, które mnie interesują, które są mi bliskie od lat, gdzie czuję, że mam coś do powiedzenia, ale też gdzie Wy wyraziliście swoją chęć i ciekawość, aby posłuchać tego, co mam do przekazania. Także zawsze możecie komentować i zgłaszać swoje propozycje. W tym miesiącu postanowiłam podjąć temat, który jest bardzo dla mnie ważny. Jest ze mną w zasadzie od wielu, wielu lat, bo jak sobie tak prześledziłam swoją twórczość podcastową, to materiałów na temat mediów społecznościowych, korzystania z technologii, zagrożeń z tego wynikających i też świadomego podejścia do życia w tym zdigitalizowanym świecie jest bardzo dużo. I nawet zrobiłam na Instagramie taką playlistę. Dodam tylko, że jest makabrycznie gorąco w moim mieszkaniu, ogólnie jest tropikalnie dzisiaj, a jeszcze pozamykałam okna, więc wytrzymajmy to razem. Ale też cieszmy się, że lato jest wspaniałe, ciepłe i że trwa tak długo, to kwoli dygresji. W każdym razie postanowiłam w dzisiejszym odcinku podzielić się moimi tipami, jak świadomie korzystam z telefonu. To jest może zaskakujące dla wielu osób, ale pomimo, że jestem twórczynią internetową i pracuję w mediach społecznościowych, to z telefonu korzystam stosunkowo mało. Jest to też moje narzędzie pracy, mimo wszystko rzadko kiedy, znaczy może nie rzadko kiedy, ale gdzieś tam mój screen time oscyluje wokół 3 godzin, ja tego jakoś dziennie, ja tego jakoś szczególnie nie śledzę, ale jednak raz w tygodniu dostaję takie powiadomienie, tutaj notatka do siebie, że może powinnam to powiadomienie usunąć. Ja jestem raczej zwolenniczką tego, żeby gdzieś tam nie śledzić różnych swoich osiągnięć poprzez sprawdzanie właśnie liczb. Mówię o tym więcej w nadchodzącym podcaście. Mam tutaj na myśli i jakieś sportowe działania, czy sen, czy właśnie nasze kroki, nasz screen time. To jest coś, co nie chcę wybierać na sobie po prostu presji, ale staram się świadomie podchodzić do tego, żeby ten telefon nie był przeze mnie zbyt często używany. Trudno jest o tę higienę zadbać i wydaje mi się, że udało mi się znaleźć jakiś taki w miarę spoko sposób działania, gdzie ten telefon mnie nie pochłania. Człowiek nie czuje, jak rymuje, i przygotowałam, słuchajcie, dla nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć takich prostych rzeczy, moim zdaniem. Prostych może dlatego, że wprowadzałam je stopniowo i to jest, myślę, ważna rzecz, że nie musicie tego wszystkiego realizować w swoim życiu od teraz, ale krok po kroku wprowadzać sobie może jakieś zasady. Myślę, że to, co jest ważne na początek, to jest to, że oczywiście w idealnym świecie nie byłoby tych zasad, byśmy sięgali po telefon tylko wtedy, kiedy naprawdę chcemy, korzystalibyśmy z niego w taki sposób, żeby tylko umilał nam czas i wzbogacał nasze życie. I wielokrotnie, kiedy dzielę się różnymi takimi swoimi restrykcjami, dostaję taką informację, że to jest sztuczne, że to jest przykre, że trzeba się tak ograniczać i narzucać sobie takie zasady, bo powinniśmy z tą wiedzą i świadomością właśnie mieć taką bardzo dobrą, zdrową relację z naszymi telefonami, sprzętami, czy właśnie mediami społecznościowymi, ale my sobie czasami nie zdajemy sprawy, że te maszyny, ale też te platformy zostały stworzone w taki sposób, żeby trochę oszukiwać nasz mózg, żeby nasz mózg myślał, że to jest to, czego pragniemy, żeby uderzać w ten nasz, jak to się nazywa, brakuje mi teraz słowa, aktywuje nasz układ nagrody, i jest to analogiczny mechanizm do wszystkiego, co jest dla nas uzależniające, stymulujące, dopaminowujące, o ile jest takie słowo. Więc to jest trochę tak, jak zaczynamy jeść chipsy i ciężko jest nam po 3 chipsach powiedzieć sobie, że wystarczy. Podobnie działają algorytmy mediów społecznościowych. Są stworzone tak, żebyśmy po prostu tam tkwili, bo nasz mózg to kocha. Więc to tak w dużym skrócie. Więcej posłuchacie w przeróżnych podcastach, które stworzyłam, ale też w wielu różnych książkach i materiałach, które są dostępne na szczęście w internecie. Taką pierwszą rzeczą, z którą ja się spotkałam lata temu, to był dokument na Netflixie Social Dilemma, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie widzieliście, to myślę, że od tego warto zacząć.
Także tak, może te rzeczy wydają się sztuczne i świadczą o słabości człowieka, ale dokładnie w te słabości człowieka uderzają nasze telefony, wszystkie media społecznościowe i my, moim zdaniem, potrzebujemy specjalnych narzędzi na nasze czasy, żeby po prostu nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, jak wiemy, to wszystko jest połączone, ochronić. Więc pierwsza rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest zasada, którą stosuję od lat, a mianowicie nie korzystanie z telefonu zaraz po przebudzeniu i tuż przed pójściem spać. Telefon w moim życiu nie ma wstępu do sypialni. Rano oczywiście wyłączam budzik, ale ten budzik mam umieszczony w innym pokoju, mówiłam Wam o tym milion razy. I rzeczywiście staram się przez te pierwsze elementy poranka tego telefonu nie dotykać. W idealnym świecie sięgam do niego po prostu dopiero po śniadaniu i bardzo sobie to zachwalam. Jeśli chodzi o pójście spać, tutaj mamy też analogiczną sytuację. Jeszcze wrócę na sekundę do poranka. Chodzi o to, że my budzimy się rano i z założenia jesteśmy w trybie mobilizacji, mamy podwyższony kortyzol, nie potrzebujemy się jeszcze dobodźcowywać, a już na pewno nie potrzebujemy się dodatkowo stresować rano. Wydaje mi się z mojego doświadczenia, im bardziej wyciszona i spokojna jest nasza poranna rutyna, tym lepsza jest to inwestycja w nasz dzień. Polecam Wam mój film z serii Wszystko, co wiem o poranku. Dodam jeszcze, że partnerem całej serii Wszystko, co wiem, jest marka Health Labs Care, która jest producentem najwyższej jakości, popartych badaniami naukowymi, suplementów i kosmetyków, które są ze mną od lat. I jak zawsze czeka na Was kod Karolina10 oraz wiele promocji sezonowych, które możecie sobie śledzić u mnie na Instagramie Karolina Sobańska. Także tak, więc to a propos poranka i a propos tego, że na ten temat zrobiłam osobny film. Jeśli chodzi o wieczór, to na ten temat mówiłam też w moim filmie o śnie. Natomiast to, na czym nam zależy wieczorem, to jest wyciszenie, a stymulacja i niebieskie światło są czymś absolutnie sprzecznym, więc polecam Wam naprawdę jak najwcześniej wieczorem sobie po prostu ten telefon odłożyć i spędzić wieczór na rozmowach, czy na pisaniu, na czytaniu książki. No, jest to ogromna, ogromna, ogromna zmiana w naszej higienie snu i jest to coś niesamowitego dla naszego układu nerwowego. Jakby nie wyobrażam sobie w tym momencie już, wiecie, scrollowania przed snem i o tym miałam powiedzieć za chwilę, ale to akurat mi się pięknie łączy z tym niebieskim światłem. To nie jest tak, że ja, wiecie, od 18 nie korzystam z telefonu, jakby często sobie coś oglądam czy zaglądam po prostu w ten telefon, a to, co jest dla mnie mega ważne, to jest to, że zawsze mam na oczach moje okulary, które blokują niebieskie światło. Także polecam Wam bardzo serdecznie zainwestować w coś takiego. Akurat te, z których używam od lat, one mają 30% blokowania niebieskiego światła, więc są takie okulary dzienne. Możecie też zainwestować w takie pomarańczowe okulary, czy tam czerwone okulary, które całkowicie nam to niebieskie światło blokują i wtedy rzeczywiście głowa nam opada, patrząc w ekran, bo to się niebieskie światło nie dociera i przez to nas nie pobudza. Coś naprawdę fantastycznego, też korzystam z tego w kinie, czy oglądając filmy i jest to mój ulubiony gadżet, nie ma co. Jeśli chodzi o sprawy techniczne dotyczące naszego telefonu, to po pierwsze staram się zmieniać ułożenie aplikacji na ekranie i aplikacje, po które sięgam najczęściej z automatu, wywalam na koniec, ale oczywiście nasz mózg szybko przyzwyczaja, że na czwartej karcie jest Instagram, więc warto sobie tym rotować, tak żeby po prostu, znaczy słuchajcie, jeżeli nie macie tak, to jakby Wam zazdroszczę, ale ja mam tak, że biorę telefon i odruchowo klikam tam, gdzie powinna być aplikacja. No, u mnie to zazwyczaj jest Instagram. Też warto dodać, że dla każdego tą aplikacją, która nas najbardziej wciąga, będzie coś innego. Dajcie znać, co dla Was jest najtrudniejsze, ale dla mnie to zdecydowanie jest Instagram, więc przerzucanie go jest na pewno bardzo ważne. Kolejna rzecz to jest brak powiadomień. Ja nie mam żadnych powiadomień. Nieprawda, nie mam żadnych powiadomień. Mam powiadomienia, kiedy dostaję SMS-y, kiedy ktoś do mnie dzwoni i mam też powiadomienia z WhatsAppa, ponieważ to jest mój najczęstszy komunikator równorzędny z SMS-ami albo nawet bardziej częściej przeze mnie używany i tutaj kontakt do mnie mają tylko najbliższe osoby, więc ja wiem, że chcę być z nimi podłączona. Nie powiedziałam przy tym nieużywaniu telefonu rano i wieczorem, że mam zawsze tryb samolotowy na noc i staram się go włączać jak najwcześniej i wyłączać jak najpóźniej, więc to też nie jest tak, że te osoby są ze mną w kontakcie zawsze. Wiadomo, tutaj jest też taki aspekt, że nie mam dzieci czy osób, za które jestem odpowiedzialna i od których czekam na kontakt, więc to nie jest tak, że się po prostu wyłączam i mam wszystko w nosie, tylko rzeczywiście mogę sobie na to pozwolić. Ale tak, tryb samolotowy, brak powiadomień oprócz tych niezbędnych,
wiadomo, na które jestem otwarta, kiedy korzystam z telefonu, ale nie mam dźwięku w telefonie. I to jest zmora wielu osób, jeśli chodzi o próbę połączenia się ze mną telefonicznie w trybie natychmiastowym. Jakby wybaczcie mi, ale to, że nie mam telefonu, sprawia, że mój układ nerwowy bardzo, bardzo, bardzo mi dziękuje. Tak jak mogłam wspomnieć w jakimś odcinku o wellnessie, temat dbania o układ nerwowy będzie ogromnym, ogromnym trendem i wielkim, wielkim, wielkim wątkiem w najbliższym czasie i super, że o tym coraz więcej się mówi, ja też staram się o tym coraz więcej mówić, więc brak dźwięku w telefonie to jest game changer, bo nie wiem, czy tak macie czasami, że siedzicie gdzieś, czy idziecie ulicą i komuś włącza powiadomienie, od razu jesteście w trybie gotowości, od razu was to pobudza, od razu jest to stresor, od razu jest to coś, co w jakiś sposób was wybija z tu i teraz. Wszelkiego rodzaju, wiecie, zegarki z wibracjami. Ja próbowałam korzystać na co dzień z takiego zegarka i jest to dla mnie absolutnie nie wiem, czy nie realne, jest to realne, ale było to dla mnie zbyt trudne dostawać te powiadomienia, bo czułam, jak jestem rozregulowana i jak cały czas to mnie wybija z jakiegoś takiego mojego fokusu. W ogóle jest taka zasada, że kiedy chcemy się skupić, czy na pracy, czy na spotkaniu z kimś bliskim, na jakiejkolwiek aktywności, warto mieć telefon jak najdalej od siebie, w sensie nie mieć go w zasięgu wzroku, dlatego że kiedy telefon leży obok, nawet jeżeli nie mamy powiadomień, nawet jeżeli nie mamy dźwięku, to my patrząc na niego kojarzymy, że tam potencjalnie coś się teraz dzieje i on nam przypomina o tym, że a może jest powiadomienie, bo nie usłyszeliśmy go, ale nie wiemy, co się wydarzyło, więc cały czas nas gdzieś tam kusi, a w momencie, kiedy go nie widać, łatwiej jest nam przenieść uwagę gdzie indziej i absolutnie o nim nie pamiętać, także to też taki patent. Jeśli chodzi o same media społecznościowe, ja mówię, nie mam doświadczenia ze wszystkimi. Moim problemem zawsze był Instagram i to w obrębie Instagrama znalazłam jakieś takie swoje zasady. Jedna rzecz, która wydaje mi się, że może być zastosowana do wielu aplikacji, to są na pewno limity. I tutaj właśnie najwięcej dostałam zarzutów kiedyś, że jak możesz sobie robić te limity, nie jesteś wystarczająco silna i nie masz silnej woli. No nie mam, bo to jest uzależniająca machina, więc mam limity na aplikacje, które sobie ustawiam. Możecie wybrać oczywiście dowolny czas. Mi te limity są potrzebne po to, żebym mogła świadomie zdecydować, że chcę być na tej aplikacji. Limity przypominają mi o tym, że zobacz, spędziłaś tutaj 15 minut i wtedy mogę wybrać, okej, wychodzę, albo okej, daj mi jeszcze minutę, albo daj mi jeszcze 15 minut, albo zignoruj limit na cały dzień. Ale te limity trzymają mnie gdzieś tam w takim, przypominają mi o tym, że to, że korzystam z tej aplikacji, jest moim świadomym wyborem, a nie jakimś automatem, który mnie pochłonął. I to wam bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeśli chodzi o korzystanie z Instagrama, ja jakiś czas temu zdecydowałam się nie obserwować nikogo na Instagramie, moim oficjalnym, i mój tok myślenia był taki, że jako że Instagram jest moim narzędziem pracy i często wchodzę tam, żeby zrobić jakąś konkretną, intencjonalną rzecz, zauważyłam, że wielokrotnie rozpraszało mnie to, że pojawia mi się feed, pojawiały mi się stories i automatycznie odpływałam i zajmowałam się czymś innym. Dlatego postanowiłam nie obserwować nikogo, żeby nie mieć tego rozpraszacza. Oczywiście Instagram się wycwanił, teraz wygląda to tak, że i tak mam feed, i tak mam jakieś polecane relacje, ale wydaje mi się, że jakoś lepiej mimo wszystko mi to nawigować, bo nie znam tych kont, więc spoko. Ale to nie znaczy też, że nie korzystam z tego medium zupełnie. Mam też takie swoje prywatne konto, gdzie świadomie wybrałam sobie kilka osób, które obserwuję, bo mnie inspirują, i kilkoro moich najbliższych przyjaciół po to, żeby zobaczyć, co tam u nich, ale wchodzę tam na pewno rzadziej i wchodzę tam i wiem, że znajdę tam tylko te konta, które realnie mnie interesują. Także bardzo, ale to bardzo wam polecam, bo wydaje mi się, że też istnieje taka presja, że jeżeli ktoś się zafollowował, to tego followujesz i w sumie głupio kogoś odfollowować, bo co to znaczy? A w momencie, kiedy macie jakieś takie prywatne konto, gdzie obserwujecie ludzi, to nie ma to aż takiego znaczenia. Nikt tego nie liczy, tak myślę, mam nadzieję. Więc polecam wam bardzo serdecznie. I ostatnia rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to jest moja tradycja sprzed wielu lat. Chyba to jest pandemiczny temat. Weekendy offline. Postanowiłam, że w sobotę i w niedzielę nie będę korzystała z mediów społecznościowych. Tutaj mam na myśli w swoim przypadku Instagrama, bo tak jak powiedziałam, on był moim problemem. Sprawdzało mi się to świetnie. Przez to, że nie wiem, często na przykład podróżowałam i ten czas pracy i czas wolny był nieco zachwiany, to nie stosowałam się do tej zasady i powiem wam, że odkąd wróciłam, czuję się naprawdę wspaniale i niestety, ale może stety, właśnie ten czas, kiedy mogę pozwolić sobie na bycie offline, jest tym najwspanialszym, najcudowniejszym. Zastanawiam się, czy skończyłam myśl,
początku, kiedy mówiłam, że pomimo, że moją pracą jest Instagram, chyba nie skończyłam tej myśli, to dokończę teraz. Pomimo, że moją pracą są media społecznościowe, to jestem osobą, która bardzo mało z nich korzysta, tak powiedziałam wam, że 3 godziny i zazwyczaj no nie zobaczycie mnie na telefonie, kiedy jestem z bliskimi ludźmi i kiedy mogę robić coś dla siebie rekreacyjnie, to nie jest to scrollowanie. Oczywiście, czy to znaczy, że nie scrolluję? Nieprawda, czasami tak, ale no myślę, że nadal moja statystyka jest spoko i chciałabym, żeby była jeszcze mniejsza. Ale wracając do weekendów offline, miałam taki czas, kiedy po prostu dla mnie to był takie 2 dni niepostowania, ale na przykład pozwalałam sobie na konsumowanie treści, a teraz jestem w opcji, gdzie absolutnie tam nie zaglądam. Usuwam aplikację, dlatego że kiedy tego nie robię, no to znowu kusi mnie, żeby tam mimo wszystko zajrzeć na chwilę, zobaczyć, może ktoś napisał, może coś się ciekawego wydarzyło. To raz, a dwa, ostatnia, najnowsza rzecz sprzed kilku dni, słuchajcie. Czasami robiłam tak, że oszukiwałam i wchodziłam na Instagrama przez przeglądarkę, żeby coś tam właśnie zobaczyć w wiadomościach, coś podpatrzeć i zapomniałam hasła do Instagrama, a że nie miałam komputera, który pamięta wszystkie moje hasła, to nie mogłam się na niego zalogować i pomyślałam sobie, kurczę, czuję taki dyskomfort, bo chcę zobaczyć, co tam się zadziało. To akurat chodziło mi o jakąś korespondencję, po czym pomyślałam sobie, boże, jak super, bo dzięki temu ani na chwilę mnie to miejsce nie pochłonęło, bo tak bardzo mój mózg chciałby tam zajrzeć, że byłby w stanie każdą drogą dojść do tego, żeby to, wiecie, żeby się tam zalogować. Zaniepokoiło mnie to nieco, ale byłam szczęśliwa, że mogę wytrwać w tym właśnie dlatego, że tego hasła nie pamiętałam. No a historia o tym jest po prostu taka, że trzeba się kontrolować, dlatego że no niestety, ale te sprzęty i te platformy są od nas mądrzejsze. To są wszystkie moje porady, słuchajcie. Czy jestem absolutnie w świetnej relacji z telefonem? Prawdopodobnie nie. Czy wpadam czasami w wir algorytmów? Zdecydowanie tak. Ale myślę, że pierwszą drogą do zmiany jest samoświadomość i refleksja, więc mam nadzieję, że te tipy, którymi się z wami podzieliłam, były dla was, są dla was w jakiś sposób pomocne. Jeżeli cokolwiek z tego zaaplikujecie do siebie, to dajcie koniecznie znać. A jeżeli macie jakieś swoje sposoby na to, żeby radzić sobie z świadomym korzystaniem z telefonu i nie uciekaniem w telefon z tak zwanego automatu, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie znać też, jakie inne rzeczy z serii Wszystko, co wiem, chcielibyście obejrzeć. Dziękuję Marce Herflapsker za to, że jest patronem serii Wszystko, co wiem i życzę wam jak najwięcej chwil z dala od telefonu. Buziaki.